Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, my już wiemy, o czym będzie dzisiejszy vlog. Wy już pewnie też wiecie, bo przeczytaliście tytuł i dlatego z takim wielkim zainteresowaniem kliknęliście. Słuchajcie, dzisiaj zupełnie bez ściemy porozmawiamy o tych sakwach. To są sakwy Crosso, które ja używam i do tej pory używałem jedynie w zasadzie sakw Crosso. Te konkretne przejechały, myślę, spokojnie około 30 tysięcy kilometrów. Byłem z nimi dwa razy w Azji Centralnej. Raz samotnie, drugi raz z Dorendą, to co aktualna seria idzie cały czas w YouTubie. Emitujemy nowe odcinki, zresztą jutro będzie bardzo fajny odcinek. Oglądajcie, bo wracamy na rowery. Więc chciałbym Wam dzisiaj trochę na temat tych sakw opowiedzieć. Dlatego dzisiaj się troszkę z Dorendą zamienimy rolami. Dorenda zostanie operatorem kamery, a ja zostanę prowadzącym program. Ja wiem, że większość z Was wchodzi tylko i wyłącznie po to na ten kanał, żeby słuchać, jak mówi Dorenda. Dorenda, w związku z tym powiedz coś krótko. Powiedz, czemu Maciek się dzisiaj zdenerwował. Bo byliśmy w sklepie rowerowym i chciał kupić jakiś dystans, żeby przerzutku montować na cienkiej rurze. I ten facet odpowiedział, że nawet nie pamięta, to jest serwis rowerowy. Nie, poczekajcie, on najpierw powiedział, że nie wie, o co chodzi. Gość, który prowadzi serwis rowerowy i montuje te rowery. No i potem poszedł do innego. Do innego pracownika, tak, który miał się na tym znać, a ten odpowiedział, że nawet nie pamięta, kiedy ostatni raz zamontował przerzutkę. Słuchajcie, ja byłam trochę zdziwiona, jak to może być serwis, gdzie nigdy nie, albo ma problemy z pamięcią, albo nigdy nie montują przerzutki, no jaki co serwis? Przerwę ci, Dorenda. Tak. W tym sklepie zirytowali mnie już dwa razy. Daję im trzecią szansę. Słuchajcie, jeśli to się... Ja nie jestem jakimś zawistym człowiekiem, ale jeśli ktoś mnie dwa razy zlewa, i to po chamsku, bo było widać, że ci goście po prostu spieprzaj, panie, bo nie przyjechałeś na skocie za 10 tysięcy, tylko na treku z 95 roku, więc nie będziemy z tobą gadać. Więc daję im jeszcze jedną szansę. Słuchajcie, jeszcze raz mnie zirytują i pójdę z tą kamerą pod ich sklep i wam pokażę, żebyście do tego konkretnego sklepu nie chodzili. No, dobra, ale wracajmy do sakw. Tak. To co, Dorenda za kamerę, a ja wam pokażę. Ty masz sakwy w ogóle? Cztery. Cztery? Tak. Ty masz cztery sakwy? Tak. A ja zawsze myślałam, że masz tylko jedną parę. Mam dwie pary, cztery sakwy. Taki same. A więc ja posiadam taki zestaw. To są sakwy przednie. One się nazywają Crosso Dry, czyli z samej nazwy wskazują, że są nieprzemakalne do stosowania na deszczu. Przednie sakwy razem mają 35 litrów. I do tego mam komplet sakw tylnych, ta sama seria, również dry, i te dwie sakwy mają 60 litrów. Także taki komplecik mamy 95 litrów, więc jest już dość sporo. Więc jeśli chodzi o ilość bagażu, to jest ok, to jest na plus Crosso. Pokazuję Wam te sakwy, w zasadzie są zdjęte z roweru po naszej ostatniej wyprawie. Troszkę je w wannie przeczyściłem, ale nie da się tego lepiej nawet szczotką wyczyścić. Cały ten system mocowania polega na tym, że tu są takie dwa haki, które zakładamy na bagażnik i od dołu naciągamy takim haczykiem. I tutaj, słuchajcie, pojawia się pierwszy problem, mianowicie związany z tą gumą. Ta guma po jakimś czasie się rozwala. I to było rozwalone, ja po prostu Wam teraz to złożyłem, żebyście widzieli, jak to wygląda, ale jak widzicie, ta sakwa jest uszkodzona. Będę musiał to w jakiś sposób naprawić. Więc to jest pierwszy minus, moim zdaniem. I zobaczcie teraz na kolejne sakwy. Kolejna sakwa tylnia. To już było przeze mnie reperowane. To już jest... Ta guma została wymieniona po prostu na kawałek ekspandera. Po prostu związane i zalepione jakąś taśmą, żebym mógł wrócić z tymi sakwami do Polski. Na przednich, słuchajcie, to samo. Tu akurat guma się trzyma, ale puścił taki sznureszek, czy kawałek tasiemki, która była między gumką a hakiem. W tym dokładnie to samo. Tu jeszcze musiałem zrobić dodatkowo trytytką. Także ten patent jest kiepski. No niestety.
to się rozwala. Jeśli ktoś może tą sakwę używa raz do roku przez tydzień, to się nic nie stanie po dwóch, trzech latach, ale jak się jedzie dzień w dzień przez parę miesięcy, no to wsadzasz, ściągasz, to się wyrabia i jest z tym koniec. Zobaczcie, że ona po prostu parcieje, ta guma. Jest taka gruba, parcieje. No mogli to jakoś inaczej wymyśleć. Inna kwestia jest dla mnie taka, że moim zdaniem ta sakwa jest po prostu zerżnięta z Vaudi. No cała konstrukcja, jak to jest tutaj wszystko pozgrzewane. Mają tylko inny system wieszaków. Aktualnie w Crosso się to też zmieniło, bo mają takie plastiki, ale widzieliśmy to w sklepie i to wygląda moim zdaniem badziewnie. Moim zdaniem to też na wertepach się po paru setkach kilometrów rozwali. I teraz słuchajcie, poruszę wam drugą, bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o ten system nośny. Crosso zastosowało tutaj najniższej jakości nity, jakie się da. Popatrzcie się, co się z tym dzieje. One się po prostu ruszają. No, jeśli bym bardziej mocno pociągnął, to bym zerwał te nity, urwałbym hak. I zresztą tak się stało, na przykład w tej sakwie. Ten nit już był zerwany. Musiałem to naprawiać gdzieś w trasie. Tutaj zobaczcie, druga tylnia sakwa. Również to już jest po mojej naprawie. Teraz nie drgnie, bo jest to zrobione porządnie. Ale to, co zrobiło Crosso, to jest tak. To jest szmelc, bubel i powidło. Szmelc, bubel, mydło i powidło. Nie wiem, jak to się mówi. Zobaczcie od środka. Ja to po prostu gdzieś w podróży poskręcałem śrubami. Może nie jest to estetyczne. No, Crosso oryginalnie robi takie nity i zakłada takie plastiki, które i tak za chwilę odpadają i nie wiadomo, gdzie są, więc nie można przy tej ściance nosić jakichś wrażliwych rzeczy, bo się po prostu porysują. Ja bym wolał, żeby oni nie zakładali dziadowskich nitów, tylko żeby po prostu to porządnie poskręcali. Niestety nie robią tak. Słuchajcie, w ogóle w porównaniu do Ortlibów, tak jak wam pokazywała Dorenda, Crosso nie ma, chyba że to się zmieniło w jakichś nowych modeli, żadnych tutaj dodatkowych kieszonek. To jest tak wszystko w sposób bardzo surowy zrobione. Jak się te sakwy zamyka? Zamyka się przez rolowanie, czyli tutaj są wszyte takie tasiemki i zaczynamy sobie rolować w tą stronę lub jeśli sakwa, powiedzmy, byłaby obrócona, to w tą stronę. To jest wszystko jedno. Producent mówi przynajmniej 3 razy, żeby zachować szczelność i spinamy klamerkę. Jeśli chodzi o tą klamerkę, to ona jest w porządku. Na wszystkich 4 sakwach nie zniszczyła się, te klamerki działają do tej pory, a były używane i w bardzo ciepłych, i w bardzo niskich temperaturach. Co do jakości tego materiału, z którego ta sakwa jest zrobiona, to samo PCV nie jest złe. Wiadomo, że lubi się przetrzeć, szczególnie jak gdzieś opieramy rower, na przykład o drzewa, o mur, czy jeśli się wywalimy, no to ono się może zarysować. Natomiast tutaj samo zgrzewanie jest kiepskie, bo w wielu miejscach są dziury na tych zgrzewaniach i to z czasem po prostu robi się coraz większe, a jak się to tutaj widzicie też, a jak się niestety powiększają, to zacznie też wchodzić do tego woda. Tutaj na przykład zobaczcie, to też jest błąd konstrukcyjny tej sakwy. Tutaj pracuje hak, prawda? I ten hak się rusza. No i co na skutek tego, że się rusza? Na skutek tego zrobiła się po prostu dziura w sakwie. O, widzicie tam mój palec? No nie wyjmę go, bo nie mogę go tak zgiąć, ale jest autentyczna dziura, no to nie świadczy dobrze o jakości tego. No akurat na tej drugiej dziura się nie zrobiła, no ale to jest loteria, nie? Na jednej się wam zrobi, na drugiej się wam nie zrobi. Tak samo tutaj, przy tym rolowaniu, tu gdzie jest hak, tu też się poprzecierało, ja musiałem to już kleić. Po prostu tu jest taka płyta w środku. Zobaczcie sami, już ją pokazywałem wcześniej. Tu jest taka płyta i potem jak sakwę rolujecie, to ona tutaj pracuje przy tej płycie, o tu, na tym kącie jakby, i tu się przeciera, więc to w końcu się też przetrze i też w końcu będzie dziura. Wracając jeszcze raz do tych haków,
oni mają dwa modele tych sak, właśnie z tymi starymi hakami i z tymi nowymi plastikowymi. To jeszcze jako wyjaśnienie do tego, co mówiłem przed chwilą. No to rozumiem, że jak ktoś jedzie na dłuższą podróż, to nie polecasz tych sakw, ale co sądzisz, jak ktoś jedzie powiedzmy na krótkie wycieczki albo na wyżej 2-3 tygodnie po Polsce, czy jakoś tak? Czy wtedy warto kupić takie sakwy, żeby oszczędzić pieniądze? Trudno odpowiedzieć, no tutaj może takie powiedzenie, co tanie, to drogie będzie słuszne, ponieważ jeśli wydajemy już pieniądze i powiedzmy chcemy zaoszczędzić tych parę stówek, decydujemy się na troszkę tańszy produkt, niestety dostajemy o wiele niższą jakość. Niestety mówię, bo Crosso mogłoby to na pewno zrobić lepiej, jakby się postarali. Na pewno jest duży odzew środowiska, jak można pewne rzeczy poprawić. Wiecie co, ja te sakwy też parę lat temu kupiłem. Możliwe, że teraz jakoś się zmieniła, że jest lepiej, więc tutaj też liczę na was, żebyście trochę moją wiedzę skorygowali. Natomiast moim zdaniem tak, jeśli ktoś potrzebuje sakwy na wycieczkę, powiedzmy raz do roku tygodniową i to jeszcze taką, że te sakwy nie będą bardzo doładowane, to myślę, że można je zabrać. Natomiast jeśli ktoś chce podróżować tak bardziej intensywnie na zasadzie, tak jak my z Dorendą jeździmy, to ja bym nie oszczędzał. To ja bym wolał wydać troszkę większe pieniądze i mieć święty spokój na parę lat. A tutaj dostałem informacje od ludzi, którzy mają sakwy Ortliby po 20 lat i według mnie to jest jak najbardziej okej wtedy. No i to jest tak, jeśli macie żyłkę Majsterkowicza, wiecie jak sobie to gdzieś w tej podróży naprawić, no to wiecie, do domu dojedziecie, ale czy o to chodzi, że coś się wam rozwala albo was to irytuje? No bo ja też tak przejechałem 500 km, mówię do Dorendy, no słuchaj, pewnie ten hak zaraz się urwie, no ale co, mamy teraz czas naprawiać, szukać śrubek, gdzieś jeździć po jakichś wulkanizatorach, bo może akurat gość w warsztacie ma jakąś śrubkę i ją odda za darmo? A wystarczyło zamocować jakieś bardziej wytrzymałe nity, prawda? Czy bardziej wytrzymałe te gumy, żeby tego haka nie zgubić? Ja go na szczęście nie zgubiłem, a co by było, jakbym go zgubił, to bym musiał znowu do kogoś jeździć, jakiś kawałek metalu wyginać, wiercić dziurę, po prostu wytworzyć taki hak. To pokażę wam, jak się montuje sakwę na rower. To jest sakwa lewa, świadczy o tym ten odblask. One są tylko montowane po jednej stronie sakwy. No więc na początek musimy ten haczyk spróbować wprowadzić w ten haczyk. No to jest haczyk, a to jest miejsce na haczyk. O, może tak to nazwijmy. Jeśli sakwa jest w miarę lekka, tak jak teraz, nie mam problemu, żeby ją ruszać góra-dół, ale powiedzmy przy obciążonej sakwie do 15-10 kg, no to robi się to trudne. Musimy się tu wcelować, a potem to naciągnąć i założyć tutaj, o, na bagażnik. I tak sakwa wisi na bagażniku. A co ze ściąganiem? No, górę ściągnąć jest w miarę łatwo, bo możemy to zrobić tak, tak. Ale jest ten haczyk. I ten haczyk się, słuchajcie, tutaj wadzi. I to nie jest tak, że... O, widzicie, co się tu dzieje? Trzeba tu strasznie kombinować, ruszać. Teraz się udało. To nie jest, że za pierwszym razem... Pamiętajcie, że u Dorendy po prostu łapiecie i podnosicie do góry i sakwa jest zdjęta. Tu się trzeba bawić. No i teraz sobie wyobraźcie, że jesteście po całym dniu jazdy, przejechaliście, nie wiem, 100 km w upale i jeszcze musicie się męczyć ze ściągnięciem tej sakwy. To naprawdę może być bardzo irytujące. Uzupełnieniem mojego zestawu jest jeszcze taka torba na bagażnik i to jest moja jedyna rzecz, jaką w tym momencie posiadam firmy Ortlieb. I kupiłem tą torbę ze względu na to, że słuchajcie, ma takie szelki. Teraz wam pokażę przebitkę, jak byliśmy na wycieczce w Kirgizji. Po prostu to się świetnie sprawdza jako plecak. Naprawdę to jest super rzecz. Myśmy się spakowali na 5-dniowy chyba, czy 4-dniowy trekking do Renda, do małego plecaka, ja do tej torby i poszliśmy w wysokie góry, na przełęcz powyżej 4000 metrów. I to jest, słuchajcie, moim zdaniem rewelacyjna rzecz, jak jedziecie na dłuższą wyprawę rowerową, bo nie macie miejsca, żeby wozić tam plecak, a często się zdarza, że jednak rower gdzieś zostaje, a wy chcecie zrobić coś innego. Chociażby właśnie pójść na jakiś szczyt, wejść czy coś takiego. I to jest fajna rzecz.
Ona jest też w 100% wodoodporna. Zresztą Ortlieb je reklamuje, że można je na łódki zabierać, można je wrzucić do wody, nic się z tym nie dzieje. System rolowany podobny jak w Crosso, tylko że tutaj jakby zaczynamy rolowanie na ten plastik. No i tu jest jedyna rzecz, to nie ma już tej oryginalnej klamerki, jest teraz coś innego, ale co się stało? Ja pożyczyłem ten worek mojemu kumplowi i on pojechał w zimie do Finlandii bodajże na sanki i tam było bardzo zimno, było około minus 20 stopni i mu szczeliło ta klamerka, ale poza tym z całym workiem nic się nie stało. I tu wam pokażę, bo kiedyś też kupiłem taki worek z Crosso, ale powiem wam, że szybko się przerzuciłem na tego Ortlieba i ten worek w zasadzie może był na jakichś dwóch czy trzech wyjazdach ze mną. Zresztą też już tu kombinowałem i zamocowałem jakieś dwie takie tasiemki, żeby zrobić z tego takie pseudo szelki, ale jednak to jest inna jakość, prawda? Jak macie zwykłe szelki, a taki pasek, który się wrzyna w plecy. No więc co, hit czy kit? Musicie już na to pytanie sobie odpowiedzieć sami. Ja wam tutaj przedstawiłem moją opinię na ten temat. Byłem na początku, jak chciałem kupić te sakwy, podekscytowany, bo jednak wspieram polską firmę. Były stosunkowo tańsze niż produkty niemieckiej firmy Ortlieb, ale tak naprawdę myślę, że teraz byłbym bardziej zadowolony jednak z sakw, których nie musiałbym remontować i w czasie podróży, i prawdopodobnie teraz przed tą najbliższą podróżą też będę musiał te nity ponaprawiać, bo wiem, że te następne zaraz się wyłamią. A Dorędzie bardzo dziękuję za operatorkę. Proszę bardzo. Polecam się na przyszłość. Dajcie znać, jak jej to wyszło. Nie, Dorenda, to nie tak, ja się teraz wygłupiam. Dorenda często ma kamerę w ręce, zresztą robi bardzo ładne ujęcia i większość wszystkich zdjęć na miniaturki i tak dalej to jest z ręki Dorendy. Szczególnie jak ma teraz nowy telefon, może robić jeszcze lepsze zdjęcia. No, mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy, ale chyba temat warty był do poruszenia, także... Teraz nowy telefon, to znaczy mam ten telefon chyba od powrotu z podróży z Azji, od nie? 17, od tak, końca 17 tak. roku. Ale jest nowszy niż poprzedni, tak. Trzymajcie się. Pa.